Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam cię z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Black Myth Wukong. Na start którego spróbujemy dojść do miejsca, w którym byłem już w poprzednim odcinku. Przy okazji może uda się nam też zebrać w tym odcinku wystarczającą ilość woli, żeby wykupić sobie ten kolejny kostur. Ten kostur z Longa. Aż tego. Ja kocham widzieć kurwa tego przeciwnika, nie? Padł. Okej. Tak, nie do końca o to mi chodziło. Jebały mi się guziki. Czy tam przyciski z tym? Dobra, mamy dwa odnowienia przynajmniej. Czyli wziął plankę. Zaczynałem praktycznie, to jest ta kapliczka. Gdzieś obok. Tutaj zaraz za tym. Dobrze. Dwa razy. Aha, jakąś walkę widzisz. Dobra. A tu się jakiś typ pojawił. Proszę o odnowienie flachy. No i jazda. Zobaczymy, co jest dalej. Gada się na maksymalnie chyba dotąd, z tego co pamiętam z mojego poprzedniego odcinka. Właśnie za chwilę zacznie ten cały efekt, czyli HP. Dokładnie, zacznie spadać i mamy kolejnych dwóch latarniarzy. Zajmijmy się nimi w takim razie. O! Dobra, warto wiedzieć, że oni mi jeszcze mogą mnie oślepić w trakcie walki. No i ładnie. Dwie iskierki i dwóch kolejnych zdjętych. Także to mi się podobuje. Tutaj dwóch, kurde, takich. Czy mogę tam wejść? No, w teorii chyba by się dało. Znaczy, w praktyce się da. Moment! No nie! No nie widziałem, że do mnie strzela! Bym tego uniknął! Ale spróbował to rozwalić tym kosturem. Kurwa! I to mnie wpienia właśnie w tym efekcie! Nie znam to, że to mi... Może nie w efekcie, w sumie efekt ma tu niewiele do gadania. Ale w tej lokacji jak na razie, że to jest, są strasznie ciaste lokacje i kamienie czasem po prostu głupieje. Ja potem nie wiem, gdzie idę zgodnie z tym, gdzie bym chciał, czyli zgodnie z fabułą powiedzmy, a gdzie kurwa za chwilę się gdzieś cofnę. Bo po prostu ten efekt tej lokacji naspałnił mi kurwa nowych przeciwników. Dobra. Wychodzę, tam byłem, więc nie muszę iść, to idziemy dalej tędy. Skocz. Dobra, 3 punkty koncentracji nabite. Ale ja się strasznie szybko nabiję, jak na razie. Dobra, i tutaj się cofnęmy, tam chwilę wcześniej zginąłem.
Czyli idziemy dalej w tamtym kierunku. No i zobaczmy, co mnie tam czeka. Jakieś przejście. Wygląda, jakby miał zaraz stać. No, oczywiście, że ma kolegę. Naraz? Dwóch naraz, ładnie. Bardzo ładnie. Jak się idealnie się ten drugi pod ten atak kosturem włapał. Że on to dostał. Bardzo ładnie. Liście z zimnego żelaza i trochę woli. No, nie wiem, czy to było takie mega worth tu przychodzenie, ale... No, dla woli zawsze, myślę, warto się przejść. Miałem takie wrażenie, że to może być wrogie, ale tak mówię, dalej nie mam pewności, czy dobrze rozpoznaję to, kiedy wróg jest wrogiem, a kiedy jest tylko rośliną. Chyba, cztery grzyby z głową węża dostaje za zabicie takiego ziombla, także spoko. Żyje? No oczywiście, że żyje. No. No nie! Otwórz tą skrzynię po prostu i tyle. Piękna filiżanka do herbaty z porcelany. Co to daje? Umiarkowanie zwiększa tempo regeneracji wytrzymałości o 11 punktów. No, nie takie złe, ale ja już mam dwa zajebiste te, które mi się podobają. Tutaj znacznie zwiększa wskaźnik ataku. To mi aż tak mega potrzebne nie jest, ale no, wolę mieć te dwa niż to i coś innego. Tutaj ta spinka ewentualnie mi się teraz przydała, żeby tą wolę zwiększać. Już, a w sumie już nie, bo już widzę, że mam aż ponad to, co potrzebuję, żeby zrobić kostur. No, ale teraz oczywiście muszę jeszcze znaleźć kapeliczkę. Dobra, i stamtąd przyszedłem, dobra. Okej, za chwilę znowu buff będzie miał miejsce. Znaczy, buff, debuff właściwie. To jest buff. No nie dla mnie, to jest debuff. Buff to może dla tych latarniarzy, się mogą po prostu zespawnić, nie? Okej, nie był konieczny ten unik, no ale... Nie ma się co martwić. Jestem ciekaw, jak lorowo jest wytłumaczona w ogóle ta lokacja, w sensie... Znaczy lokacja, ten debuff właściwie, nie? Bo to aż nie może brać się znikąd, nie? Tutaj nie zrobiłem nic. Mnie na górze nie było, to jest pewne. To są wrogowie. No. W ogóle mnie ciekawi, czy oni są skamienieni, czy zamarzli na śmierć. Czym bez Frostpunku. Strasznie wkurwiające w tym wrogu, bo on jest naprawdę zajebiście łatwy do pokonania, ale zajebiście wkurwiający przez to ciągle lata. Przez to kamera właśnie zostaje pierdolca w takich ciasnych miejscach i on potem nie wiadomo, jak go atakować. Oho, z duchem. To zaraz za zakrętem chyba. O, nice, akurat jeszcze. Chyba wszedł, no to tym lepiej. Kurde, ale jest za tą pieczęcią, czy to jest, nie? Czyli z tym sobie jeszcze poczekam, niestety. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Chyba, że jakoś to obejdę, no ale... Właśnie, wątpię. Chyba, że nie widziała ściana? Nie, ale aż by się prosiło. Aż by się prosiło, żeby tak to zaczepnąć od From Software, żeby tu była nie widziała ściana, no ale niestety. Dalej, to jest oczywiście łucznik, no bo któż by inny. Nie. Oczywiście
Żyje? Wow, nie trafił mnie, widzę. Raz zmieciony. Do odzyskania ognik, tutaj dalsze przejście. Zabieramy. Na razie też nie mam nawet co leczyć, bo jak znowu dostanę tego debuffa i tego też te uleczenie zmarnuje, no to mija się z celem trochę, nie? Dobra, lekko oberwałem, no ale nie za dużo. Aha, oczywiście! Znowu kurwa latający kurwa szczur. To jest o czym mówię, on teraz Staś poleciał w górę i przez ciasność lokacji kamera została pierdolca właśnie. Poleciała akurat gdzieś w pistu. Że nawet nie wiedziałem jak kurde mam to... kiedy mam wykonać unik. Yeet! Zniewolona Jaksza, to jest nowy typ przeciwnika, o prawdziwa dobroci, jakże czysta i jasna, lecz karma wiąże w długi w blasku, zgasła, z halabardą w dłoni boję się ich spojrzenia, z pokornych korzeni trwa ją me cierpienie. Tak to sobie pozwolę skorygować. O, jeszcze jeden pomniejszy jogłaj gdzieś został. Tutaj mnich ostrzy, to jest ten z wcześniej. Gubi mnich, słyszy głos mądrości boskiej, ścięcie głowy ćwiczeniem, zło w formie ostrej. Kręte ścieżki wiodą do dróg pokręconych, zły miecz się budzi, a umysł wciąż zbłąkany. No to te moje A może było trochę niepotrzebne, ale... Trudno. W każdym mam jakiegoś takiego itemu, który mogę sam sobie stworzyć jako takie, wiecie... Powiększenie zdrowia tak po prostu. Chociaż w sumie... Tak, a propos powiększenia zdrowia, to użyjmy dekoktu, to był który? Długowieczność chyba? Tak jest. Uwolnijmy go sobie. Troszkę życia będziemy mieli więcej, tak idealnie na równi z paskami. Stawimy tego. Mamy. Nie ile to działa, no ale lepiej jest mieć więcej życia niż mniej, kiedy ten debuff ma się striggerować, nie? O, i proszę, o wilku mowa. To jest grzyb? Grzyb, grzybie właściwie. Debuff aktywny. Dwa ogniki. Dziwo, tylko dwa ogniki. Aż się prosiło, żeby coś tu było więcej. Dobra, dwa refile flaszki, to mi się podoba. Tarniarze w pobliżu? Dziwo nie, oni się tak zazwyczaj kręcą właśnie na tym. Oni tak się zazwyczaj kręcą na tych zewnętrznych częściach. A co to był za cios? Na Jaksza chyba tam się czai. Mi się wydaje. Ja teraz użyję flaszki. O ty, tu jest jakaś skrzynka, w ogóle nie zauważyłem jej wcześniej. Dobra, czekaj, najpierw po strzelca. Szkoda, że muszę na niego zużyć całą tą wytrzymałość, jak zastakowałem właśnie. Czy może wytrzymałość, całe to skupienie. Uj! Ciągle zapominam o tym wstrzymywaniu. No nie! Ej, co? Co to był za cios? No come on! Ej, nawet nie zdążyłem użyć skamienienia! Ale co to miało być? Ledwo to zauważyłem! W ogóle ciekawe, jak blisko byłem kolejnej kapliczki, nie? Bo już kawałek przeszedłem, tak na oko to chyba z dwa piętra. Ciekawe, jak blisko byłem kolejnej kaplicy.
Jezus, mogę sobie w ogóle tego ustawić. Ha, jakim cudem on mnie wydrącił z równowagi, skoro to ja go walnąłem pierwszy? Pierdolę. Dobra, muszę z ten. Byłem przy kapliczce, oczywiście nie wziąłem sobie tego. Nie wziąłem sobie tej postura nowego. Dobra, jeszcze myślę nadrobimy. Czyli dobra, całkowicie okrężną drogą idziemy. Tyle tam do końca. I tam potem na piętro i wracamy gdzie byliśmy. Dobra, moment. I oczywiście teraz jak na złość. Komunikat pojawia na tych. Dobra, o co się w dzienniku odblokował? Też jakiś pomniejszy je ogłaj? Co tym razem? Aha, okej. Okay. Ten co mnie zabił. Spoko. Nice. Sądziłem, że mogę go się wywalić za arenę, no ale na szczęście będę. Dobra, biegł się. Dobra, czy tutaj normalnie jest ten łucznik, czy się tego na tym pokazuje? Nie, normalnie też jest. Że mogą użyć... No, zaś! Masakra. Dwa razy mogłem użyć... Mogłem i uniknąć, i ten... Ani zrobiłem tego ani razu, ani nie uniknąłem, ani nie... Nie wymachiwałem kosturem, żeby zablokować te jego uciski. Nie, teraz mogę strasznie długo, kurde, sobie tym kosturem machać dzięki tym upgrade'om, jakie mam wpakowane. Czy ja tu byłem? Nie, bo jest skrzynka nieotwarta. To tak nie żyje? Oczywiście. Blacha tak po prostu do wyknięcia. Skrzyneczce. Trochę woli rafinowany żelazny piasek. Spoko. O, zaraz debuff się zaś włączy. No. Mogę zejść tutaj. Tu się mogę zabić sobie. Dobra, lecimy w takim razie. Zwolutku. I ostrożnie. Łyknę sobie może znowu lepiej tego koktu. Jest ten pasek ciut większy. Nie byłem pewny, że mogę to zaskoczyć, ale na szczęście mogę. Kolejny jakiś za barierą. Okej, jest wysokowany. Nie? Dobra, to raczej nie jest punkt wyjścia. Czytaj to pierwsze piętro, ale to też nie jest piętro, na którym chciałem się znaleźć, tylko ze skrzynką i tym... i ogłaj, który mnie rozjebał. O, a nie! To jednak jest punkt wyjścia. Zrobiłem jedno wielkie kółko zaraz do początkowej kapliczki. Dobrze myślę, czy nie?
Tak, dokładnie. No kurwa, nie wierzę. W ogóle tutaj te wszystkie skrzynie tak wyjebane, po prostu jakieś stopnie. To jest bardzo intrygujące. No dobra, jak już tutaj przylazłem, no to chociaż wytwórzmy ten nowy kostur. Czyli tak, tego nie zrobię, ten jeszcze potrzebuję, ale mamy tutaj kostur Kan Jin. Lepszy atak, tylko kryt spada dosłownie o 1%, tak więc to jest nic, tylko upgrade. Wytworzymy. I zobaczmy na to, ile teraz potrzebuje. Jeden piasek, dwa rdzenie ogłaj i 1200 woli. Także super. Czyli tak, tu mi zostały jeszcze dwie bronie do zrobienia. Tu mam jeszcze jedną. I jeśli nic nie zdobędę w trakcie fabuły, no to jeszcze tylko trzy broni zostały mi do wytworzenia. I ewentualnie do ulepszenia. W sensie mówię trzy, no bo zakładam, że raczej tę broń od Wukonga, którą no prawie na pewno znajdziemy, no bo raczej bez powodu, raczej nie zniszczyli broni Wukonga, no bo jest to praktycznie chyba niemożliwe, tej broni się nie da zniszczyć. No kurwa, nie wierzę. Dobra, tu, priorytet tego. Dobrze, po smaku błyskawicy. No to tę broń pewnie też znajdziemy, bo zakładam, że ona jest właśnie tym tą szóstą relikwią, bo pamiętacie, była mowa o sześciu relikwiach, ale mamy znaleźć tylko pięć. Czyli mamy zapewne tak, mamy już znalezione uszy, mamy znalezione oczy, czyli teraz pewnie jeszcze będzie nas ten... Czyli teraz znajdziemy... No, zakładam, że nie będą to ręce, nogi i głowa, no bo... No bo nie, po prostu. To raczej się nie kwalifikuje jako relikwia w tym przypadku. Ale zakładam, że chodzi pewnie o coś w stylu, że... No to teraz musisz znaleźć coś na... Coś z dotykiem albo coś. Bo też zauważcie, znaleźliśmy bolące uszy i spostrzegawszy wzrok, czyli krótko mówiąc, dwa zmysły wielkiego mędrca, czyli zostały nam jeszcze trzy, tak? No tak, no jest pięć zmysłów, nie? Wzrok, słuch, dotyk, smak. Wcisnę mu nich. Przecież teraz nie mylę i nie pierdolę głupot, no ale jest to możliwe. Zgarnięty, podleczony jestem też. Ja! Dobrze. Ale fajnie wygląda ładowanie tej błyskawicy tym atakiem. Jednak zaczyna nagle followować, kurde, za tą naszą tą i nagle jest po takie tupnięcie błyskawicą. O, ja tam miałem iść właśnie. Tego coś mi grało. Ty czekaj, ten debuff to działa nie tylko na mnie, na nich też. Aha, warto wiedzieć, że ten śmieć może mnie wypierdolić, kurwa, stąd. Super, super. Kiedy już sobie odkryłem dalsze przejście, ale jakiś po prostu jeden bezwartościowy po prostu patafian musiał mnie z niego wypierdolić. Nie. Jezu, szczerze, mam ochotę przeczekać tego debuffa po prostu i zawalczyć z tą jakszą, bo to naprawdę jest jakaś jaksza. Bez tego. Czekaj, czy tu? Czy tu cały czas było przejście na górę? Zauważyły. Jak to jeszcze będzie kapliczka, to chyba kogoś kurwa zajebie. Ja pierdolę, no nie wierzę. No i zaś ten gnój, super. No, co to jest? Czerwonowłosa jaksza.
Z mieczem w dłoni wróg w pierś trafiony, krwawiące włosy w bitwie szalony, niekończący się smutek dla upadłej ziemi, wschodni wiatr wzdycha, zachodni w bezruchu drzemie. Okej. Okay. Get up and die. Nie, no kurwa nie! Jak go miałem zlokowanego, to w ostatniej chwili sam tego loka ściągnąłem i zrobiłem unik w złym momencie, przez co mnie ten kurwa ciul zajebał. No rozpierdoli mnie zaraz. Jak już znalazłem drogę do kapliczki. Dobra, 8 albo 9 przebieżka. Ale wreszcie jestem tutaj, kiedy ten debuff nie działa. Więc będę mógł na normalnych warunkach toczyć walkę sam. Gównem. Tylko myślę, że na walkę z tą jakszą tam przy skrzynce wykorzystam przeobrażenie. A na tą gromadkę na górze wykorzystam uzwierę. Właśnie, żeby sobie jeszcze w miarę szybko odbywać kliczkę. Tylko oczywiście, kim żebym był, ażeby nie zacząć z przytupem. Congratulations, you played yourself. Nawet nie wiecie, jak mi się rozcepią kurwa ręce z kurwu, że mi to nie zajebało tak od razu. Ja tu chodzę, robię przebliżki jak debil, robię jakieś fajne obkrętki, strategię sobie układam, po czym wystarczyło, żebym go tylko sfryzował nieruchomieniem, wypierdolił mu kurwa ładowanym atakiem z pierwszej postawy, jaką mam, bo to go akurat wypierdoliło poza arenę. Ja jebie, no masakra. Dobra, szybko na górę, póki mogę jeszcze użyć jednego i drugiego. Ale w sumie tabletkę mogę sobie wyknąć. To jest jeden i zobaczmy, co się tu dzieje dalej. Aha, super, akurat się to striggerowało. Jest ten gnój, to już kurwa to już się nauczyłem. Jedna akcja mi wystarczyła. Zdychaj. Kurwa, skinąłem 5 metrów od kapliczki! No, are you fucking serious? Ja pierdolę, no nie wiecie, jak sam se teraz będę chętnie napróbił i powiedział, jak jestem kurwa skończonym zjebem, że dałem się zabić w taki kurwa durny sposób. O, latarniarz kolejny. Wolałby się nim zająć, póki debuff jeszcze trwa. No niestety, ale kiedy debuff znika, to oni też znikają. What? Ej, co się stało? Co to za jakiś lingering hitbox? Ja byłem za nim! On użył chwytu przed sobą, ale złapał mnie, który był za nim! No to jest jakiś kurwa żart!
chuj, jak teraz. Jak ja się czuję obszukany teraz! Co to miało znaczyć? Dobra, zobaczmy, co tam się na dole kryje, bo widziałem, że jest zejście i na tym zakończyłem materiał. Bo ja tu wycinam sobie z 20 minut, jak nie więcej! O, super, uwaga! To na 90% jest boss, a ja właśnie na niego wleciałem, kurde, z ujebanym prawie... Aha, to w ogóle się po prostu zejść. Kapitan Wizja Lotosu, ciekawe. No! Halo, co to miało być? Okej, dobra. Chcę spytać, czy mogę blokować jakieś te pociski od tego, jak będzie maksymalnie. Dookoła mnie są pociski, a nie próbuję go napierdalać tym wymachiwaniem w miejscu, żeby je ewentualnie zniszczyć. Dobra, no to podejście pierwsze było niestety totalną, kurwa, porażką, no ale zobaczmy, może podejście drugie będzie. Będzie lepsze. Po pierwsze może zejdę tak, żeby... O właśnie, żeby nie dostać za bardzo w pyski to z własnej głupoty. No sobie robisz już wystarczająco blisko. No, coś tam jeszcze leciutko oberwałem, no ale... Super, dlatego tego, żebym się teleportował po polu walki. Aha, zrobiłem dwa uniki z rzędu, a zaliczyło mi tylko jeden. Druga próba jeszcze, kurwa, gorsza chyba niż pierwsza. Super. Specjalnie zwolniłem oczywiście granatów w trupie. Dobra, tak, mogę to blokować. Czy tego... Tego strzału jakby laserem nie mogę, ale mogę blokować te pociski okrągłe. O właśnie, tego strzału nie mogę blokować, ale... Ten już najbardziej. Widziałem, jak atakuje. Ty mnie gada, że mi w trakcie walki może też ten debuff się zrobić. Jak najbardziej. Nie wiem, czy w ogóle pierdolnięcie go jest jaki... Kurwa... No. Aha, pewnie. Miej jeden laser, kurwa, który będzie napierdalał ciągle i dwa, które będą co jakiś czas. Cztery. No! Fuck you! Idealnym momencie tego użyłem. No come on! Ja już załadowałem i prawie go hitnąłem za całą resztę HP, to zginąłem w połowie animacji. No come on! Jezu, ale gdyby nie... Dobra, nie, chuj, czekam aż to... Chociaż, dobra, czekaj, o. Ja mówię, czekam aż to zejdzie, ale zaszło idealnie przed tym. Idealnie, dosłownie dwie sekundy chyba, jak to powiedziałem, to akurat to znalazłem.
Nie wierzę, ale już tak bliziutko było. Trzeci raz, no nie z rzędu, ale trzeci raz już mi tak kurwa tak się wypierdalam. Dobra, odbijmy sobie tego. Co jeszcze muszę na niego dobre? Wytrzymałość? Może być, znaczy to na pewno będzie dobre. Na szczęście chyba nie neguję z tym życiem. Zwiększa atak, zwiększa szansa na kryta. Koncentracja, to będzie dobre. Dobra, wykijmy sobie jeszcze to. I ten rzęs. Koncentrację. Kilka. Zaraz mi atakować, nie naprawdę. Dobrze, dalej. Dobra, zajęło mi podleczenie na szczęście. W miejscu. O nie, zaś to! A, no przecież podskoczyłem, no kurwa! W ogóle mogę to zrobić. Wiadomo, jak się z buff strigeruje, to jest tak. Dawaj, atakuj. Unik. Dobra, okej. Unik. I hit. Gracze nie pochwalę, no ale im... bardziej jak rozumiem się z tym pierdo, tym lepiej tam. Co jest? Nie wiem co on robi, nie wiem czy chce wiedzieć. Zostawmy sobie buffa. Wrażenia. Zatrzymajmy go. Jaka kurwa zmasowana akcja. Mam many na boss wielu. No ty kurwa gnoju! Dawaj! Jest! Mam go! Dobra, to trzech razy sztuka, jak to mówię. Bieremy to. Rdzeń umysłu, ładnie. O, i tu złota jest! Rozodporna gałązka. Dusza kapitana Wizja Lotosu. O, intrygujące. Wyjść? Nie. Kolejny wódz Jaogwaj. Wszystkie rzeczy z natury są puste. Nie ma wzrostu ani zaniku. Okej, to jest bardzo krótkie, to możemy to przeczytać. Zapychy i arogancje, złota forma twa rozbita, z rozłamu świeci światło Buddy majestatyczne, nieskończone. W błyskach promieni oślepiających, łamiących zapominasz nauki, fałsz wpadasz. Nieuniknienie. Samotny, odizolowany kaleki, tańczysz, pląsasz jak bóstwo czy duch bez wątpienia, tu mądrzy szaleją, odważni źle czynią, dobrzy w cierpieniu, zbrukany pyłem świata, praktyka twa w zamęcie, niech twe ciało oświeci świat, ucisz pychę, zjednocz światło i mrok w jeden ślad. Nie zrozumiałem z tego absolutnie nic. Dobra, co jest tu? Duszy kapitana Wizja Lotosu. Unikalna garść woli, której nie można użyć. Czemu jej nie wziąć i nie poszukać potencjalnego zastosowania gdzie indziej? Gdy myśli z głowy zaprzątają, duch powoli słabnie. Okej, okay, no i ta gałązka. Umiarkowanie zwiększa odporność na mróz.
aż tak nie potrzebuję sobie tego używać. Mam jeden punkcik, to możemy go w coś wydać. O! Na razie nie mam czego ulepszać. Może tu, ale to też, no nieznacznie to zwiększa, więc nie ma co się tego brać. No dobra, no w sumie cofnąć się raczej nie cofnę, no chyba, że tędy mogę jakoś wyjść. A ja tutaj jestem! Patrzcie państwo! O, nie waż się na to. To przejmę zaraz, bo tutaj było... O, właśnie! Było do otwarcia! Patrzcie! Czyli to za niego to dostałem! Te usunięcie. Dobra, to było kurwa szybkie. Ale dobra, czyli on usunął te pie... Czyli to on trzymał te pieczęcie. Aktywne, powiedzmy. Dobra, to w kolejnym odcinku będziemy sobie zwiedzali te wszystkie... Jeszcze raz piętra, może znajdziemy coś, co już przeoczyłem. Znaczy, wróć, coś, co jeszcze przeoczyłem. No poza tym typem, który był zaraz tam na początku, ale to oczywiście... sprawdzimy momentalnie. No, nawet gość jest oznaczony, że warto by się do niego przejść. Więc dobra, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Black Myth Wukong, którym, jak mówiłem, jeszcze bardziej może zwiedzimy tę pagodę i kto wie, może nawet wyjdziemy z tego, nie wiem, więzienia, czy cokolwiek to jest. Przecież dla mnie to wygląda bardziej jak jakaś sala tortu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!